Cześć kochani, z tej strony Maciej Golchawik, z kanału Maciej Golchawik, vlog, autor vloga, waszego ulubionego vloga w czerwonych butach, który opowiada o mojej ścieżce odbycia nikim, dostaga się legendą. Słuchajcie, wstałem o 4.30, wstałem o 4.30, wybiłem dwie szklanki wody, zrobiłem hiszpańskie, zjadłem pyszne, zdrowe śniadanie i jadę do Zielonej, a tutaj będzie jajecznica z 2000 jaj, przygotowywana na wrocławskim rynku. Wczoraj mi tak koledzy powiedzieli na ulicy. No, będzie prezydent Wrocławia i tam jego kumpel będą jedli z mieszkańcami chyba. Tak to wygląda, więc rozstawiałem teraz chłopaki. No co? Ja lecę na dworzec. Jedziemy z Bubliczkiem do Zielonej. Bublik tam będzie pracował u mnie. Ja też będę pracował u siebie. Trochę muszę odświeżyć umysł, wyjechać, zmienić otoczenie, wyjechać z tego Wrocławia. A przy okazji muszę odwiedzić swojego dentystę. No teraz mam nakładkę na zęby, bo bardzo bolą mnie stawy moje skroniowo-żuchwowe, czy tam. Czy co to za stawy są? Nie wiem, ale bolą. Ty, przed chwilą. Właśnie widzę, że jakoś tutaj dużo miejsca na rynku. Zwinęli już te wszystkie budy z Europy na widelcu, patrzcie, jak się okazuje. No, ale jarmark świętojański zostaje. Dobra, zbieram się i lecę na dworzec. Gdzie jesteś, Bublik? Gdzie jedziesz? Do Zielonej Góry. Super będzie? Nie wiem, ale chcę spać. Super będzie. No. Jesteśmy w Zielonej Publiku. Spałam w pociągu. Wiem, nagrywałem cię. Serio? No. Głupi. Wyglądałem jak grzyb taki, o. No bo jest rozjebana jak Rosja na mapie, Bublik. Ale spałam. Spałeś? Bilety skasowałeś, kartę nie znałem. No jestem w domu już prawie. Lala. Ukrainko moja piękna. Bublik! Bo jak tego nie zrobię, to nie będzie mnie karmił. Będę karmił, Bubliczka. Patrzcie, jak cudownie. Jesteśmy w domu, jesteśmy w lesie naszym. Kurde, z dala. Kocham Wrocław, ale czasem dobrze tak od niego odpocząć. Parę dni. Kocham Wrocław, ale kocham też być w domu na wsi. A kto to zaniesie na górę, Bublik? Słuchajcie, zjedliśmy pysznie z Bubliczkiem i jadę do dentysty. Tylko chowam ten aparat, bo pada deszcz. Jestem! Proszę mnie skalować, panie doktorze. Skalpować. A ciągnie dobrze? Tak? Czy no, ale. Pierwsza faza ściągania kamienia zakończona. Teraz będzie chyba piaskowanie takim piaskiem, ale głowy nie dam. A w kamerę nie będzie pryskać? Będzie, lepiej dalej. O, naprawdę. Tak? No. We wszystkie strony? Tak. No dobra, to niestety muszę was rozłączyć, kochani. Ja widzę, że mam prawie cały dzień wolny. To mówię, tak. Spełniłeś te wszystkie wyrosła. Te laki? No. Bo to już to, wiesz co? Nie, lak. Tam gdzie masz laki, masz to, nie, to nie jest plomba? To jest co innego? Znaczy w niektórych miejscach masz plombę, w niektórych masz lak. A to różowe? No, no różowe się skończyło. Nie rób, wysiadę. No dobra, siadam i biorę to do ryja. Powiem, tak? Powiem Albertowi, jak się zachowywałeś. Grzecznie jestem, halo. No chyba, że się zrzygam. Ale czy może mi ten się... Obszył głowę, nie wiem.
Ty jeszcze splunę, tak zaraz. Nie, dawaj, proszę, teraz nie żyję. No, tak, oprzyj mnie. Och, chwa. Dobra, macie, cieszę się, że wyszedł. A co? Jest w ty, bo trochę wieter uwierała ten metal no, po bokach. No, widzę. Widać? No, to nie szkodzi, bo to i tak tylko na zęby jest ta płatka. W dół. Jestem już w domu i idę przywitać Bubliczka. Bublam cię, Bubluszku. Smacznego. Nie robiłaś niczego złego. Lubiłam kawę. No. I czy raz zjadłam jedno? Jeszcze. Jesteś piękny. Jezu, ale się wstrzymał. Kochani, nie wiem czy wspomniałem, ale byłem w międzyczasie na siłowni. Podnosiłem bardzo ciężkie ciężary, zrobiłem zakupy i zrobiłem Bubliczkowi obiad. Bublik se pracuje tam ciężko, a ja zrobiłem na parze takiego kurczok, zielony luk. Kureczka, kartoszki, morkowka, słodka kartoszka i coś jeszcze, nie wiem. Kartoszko. A to? A luk. Luk. Ja mam to samo. Bublik, powiedz coś mądrego. Kocham być królem streeta. Na trawie nikt mi nie podskoczy. Dziękuję. O, nie. Bublik. Mrówka mnie ugryzła. Ojej. Ładny jestem. Cześć subskryberzy. No jeszcze chwilę poleżę, dobra? Och. Ugryzła w łokieć. O, co teraz? Boli. Zamknęłam. Super. No słuchajcie, poleżałem tam trochę, mama przyszła, pogadaliśmy, złożyłem film i idziemy na spacer z Bubliczkiem, bo Bubliczek cały dzień był w pracy, więc tak na pół godzinki pójdziemy do lasu, dobra? Tak. Opowiesz państwu, gdzie jesteśmy i co się dzieje i w ogóle? Spacerujemy. Super. Dobrze, zaczynamy. Spacerujemy sobie nad jeziorem. Pokazać jezioro? Tutaj. No wygląda jak każdy. Tu jest nasze osiedlowe jeziorko, ale zaraz nasz kolega Albert przyjedzie po nas i pojedziemy nad inne jeziorko, w którym on się chce wykąpać. Już widać, za drzewami czeka na mnie mój kierowca. Rurku! Możesz mi powiedzieć, kto tutaj odpowiada za to, jak to wygląda w tym... Pojebany farmą, czy nie wiem czym. Pierdaj pan z tą harmoszką. No. Piękny kadr. Nie!
Ja jestem gejem, co ty? Ja nie wchodzę do was. Bardzo dobrze. Jak było? Wyjebuj z tym. Najlepsze komentarze. Ale to będzie na twoim jakimś zasranym blogu. No przestań. Jedno co mnie pocieszy, to i tak tego nikt nigdy nie będzie. No. Otóż... Każdy i tak tym gardzi. I tobą też. Takich masz kolegów fajnych. Ja ich nawet nie lubię. Bublik, a ty znowu jesz? Co ci pysznego przygotowałem? Ziemniaka. A tu? Szparki rybka. I rybkę? Szparki? A jak to się nazywa? Szparagi. A po rosyjsku? Sparzywa fasol. Bublik. Nagrasz wieczorny update? Mogę powiedzieć, czego się nauczyłeś dzisiaj? Mów. Że hiszpański wstyd po rosyjsku... Wstyd. Wstyd, powiedziałam wstyd, bo po rosyjsku brzmi wstyd. Hiszpański wstyd po rosyjsku oznacza, kiedy czujesz wstyd za inną osobę. Jakby ktoś robi coś, a ty czujesz wstyd za niego. To jest hiszpański wstyd? Tak. Druga no. rzecz... Co było druga? Ptyćka, trasa pićka. Ptyćka, niewiliczka. No ale to... I jeszcze zaprezentowałam swój patent siedzenia na kiblu. Bez siedzenia na kiblu. Lewitacji w powietrzu, w toalecie. Bardzo mi się podoba. Tak. Chociaż ja zawsze siadam na te obsrane, nawet obsikane. Takie wieczorne update. Tyle? Czy muszę jeszcze mówić? Dziękuję.